Witam Was serdecznie z tej strony Rekin Biznesu. Słuchajcie, na wstępie chciałbym podziękować bardzo wszystkim za udział w ostatnim filmiku. Naprawdę dużo łapek poleciało w górę. Dziękuję za zaangażowanie. Poszło też troszeczkę subów do przodu, no i wyświetleń. I o to nam chodzi, żebyśmy powiększali naszą społeczność. Dużo osób dołączyło do tego projektu Kryptoemerytura i dzisiaj robimy pierwsze zakupy na giełdzie Binance. Jak widzicie, mamy już otwarte tutaj swoją, można powiedzieć, menu na giełdzie Binance. Chciałbym Wam przypomnieć, że wszystkie zakupy w tym portfelu giełdy Binance oraz głosowania, które będą odbywały się w poniedziałek, będą robione tylko i wyłącznie z giełdy Binance. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma, chciałby dołączyć do naszego tutaj projektu i zarejestrować się na giełdzie Binance, to proszę o skorzystanie z mojego replinku. Wspomagacie mój kanał właśnie korzystając z tego linku. Słuchajcie, zanim przejdę jeszcze do tego całego projektu Kryptoemerytura, zanim będziemy robili te zakupy, zanim wyznaczymy sobie ten, można powiedzieć, poziom, w którym byśmy wchodzili, nagrywam dzisiaj wcześniej rano, dlatego że po prostu później mam zawalony cały dzień i nie mógłbym tego nagrać, a zgodnie z planem robimy to w sobotę, zakupy, więc no, trzeba o to od rana nagrać. Mam nadzieję, że sobie to obejrzycie, przeanalizujecie, ustawicie sobie pozycję według waszego uznania i też również kupicie za $25 ten projekt, który wygrał, czyli VeChaina. Słuchajcie, chciałbym się jeszcze odnieść tak pokrótce troszeczkę o ostatniej sytuacji, która wydarzyła się na giełdzie Binance. Dlaczego chciałbym się odnieść? Słuchajcie, jest to dla mnie istotna rzecz ze względu na to, że dotyczy to giełdy kryptowalutowej. Pomijam to, że zrobił to, sprawa dotyczy dużego youtubera. Ja osobiście nie oglądam tego youtubera, ale muszę się odnieść z płaszczyzny giełdy kryptowalutowej. Dlaczego? Otóż korzystając obojętnie jakiej giełdy kryptowalutowej, powinniśmy w jakiś sposób czuć się bezpiecznie, w jakiś sposób te nasze pieniądze, które powierzamy do giełdzie, powinny być dobrze zarządzane przez tą giełdę, w sensie takim, że zabezpieczone. I nie mówię tutaj o zabezpieczeniu oczywiście kradzieży, włamania i tak dalej, bo na to giełdy niektóre nie mają wpływu, albo zamknięcia giełdy, to również na to nikt nie ma wpływu. Ale słuchajcie, jeżeli ja oglądam kilka filmików na YouTubie odnośnie tej całej sytuacji i widzę, że Bitbay umywa ręce od całej sprawy, a jest tam wiele aspektów, które są całkiem niezrozumiałe, no bo jeżeli ktoś korzysta z obojętnie jakiej giełdy i loguje się do tej giełdy i ma autoryzowane urządzenie, przez które to robi, tak? No to logując się do tej giełdy, zostawiamy nasze IP, o której godzinie się logowaliśmy, jakie wykonywaliśmy działania na tej giełdzie i jakie rzeczy tam się działy. Można to sprawdzić na każdej giełdzie i obowiązkiem giełdy jest udostępnić nam, pokazać, jakie działania były podjęte na naszej tym koncie, na którym się logujemy. Obejrzałem jeden film tutaj, jest zarzucenie temu człowiekowi, że nie miał włączonego autentykatora na Google i to było spowodowane tym, że te pieniądze mogły zniknąć. Słuchajcie, dla mnie to jest śmieszne w ogóle, bo jeżeli giełda, i podam tutaj przykłady ze swojego życia, miałem trzy takie przykłady, moi drodzy. Pierwszym przykładem to było kiedyś, jak istniało Diablo 3 i był sklep aukcyjny i z mojego konta, moi drodzy, ale nie na Blizzardzie, ale z mojego konta bankowego znikły pieniądze. I powiem Wam, że wtedy ktoś się włamał, to było głośne, właśnie nie miałem zabezpieczonego konta wtedy autentykatorem i te pieniądze znikły poprzez jakieś szmugle i tak dalej, ale było to przez konto Blizzarda. I słuchajcie, jak ja poszedłem do banku zgłosić tą całą sprawę, to bank zajął się tą sprawą, a więc bank, w którym miałem konto. Oczywiście zgłoszenie było na policję, oczywiście zgłosiłem, że te pieniądze u mnie znikły z konta i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest droga, którą można ominąć, bo każdą taką kradzież zgłasza się na policję.
I te pieniądze później zostały mi zwrócone. Po prostu wyszło to wszystko na jaw i powiem wam, że bank się tym zajął, Blizzard się tym zajął i wszyscy do tego dociekali, żeby te pieniądze zwrócić, no bo to ma na rzeczy dobre imię firm tam, gdzie jesteśmy. Słuchajcie, następną rzeczą było całkiem niedawno, bo jakieś 2 lata temu na OLX-ie kupowałem grę Wiedźmina sobie na konsolę PS4. I również zostałem oszukany, pan nie wysłał mi tej gry. Ja zgłosiłem to tylko i wyłącznie OLX-owi, moi drodzy. Nie chodziłem na żadną policję, na żadne inne rzeczy. I słuchajcie, po jakimś czasie okazało się, że rzeczywiście był człowiek, który wyłudzał te pieniądze, był złodziej i dopiero wtedy OLX, moi drodzy, OLX zgłosił sprawę do prokuratury i ja zostałem wezwany dopiero na komisariat w moim mieście, moi drodzy, w moim mieście, żeby złożyć zeznania, czy taka transakcja miała miejsce, żeby pokazać i tak dalej. Ale to zajmował się OLX. Więc moim zdaniem BitBay, wysyłając pana od sasa do lasa, no robi chyba coś nie halo. Poza tym BitBay moim zdaniem ma obowiązek, moi drodzy, ukazać wszelkie działania na koncie tego dżentelmena. Jeżeli ten dżentelmen, który miał tam konto, chciałby oszukać giełdę BitBay, no to uważam, że jest to czarno na białym, byłoby pokazane, że on te pieniądze wypłacił. Nawet jakby to było z jego urządzenia i zrobiłaby to inna osoba, nie wiem, siostra, brat i tak dalej, no to BitBay powinien pokazać, że tego i tego dnia zostały wypłacone takie i takie środki. Jeżeli było jakiekolwiek włamanie, no to tym bardziej BitBay powinien przyznać się do tego, że na ich koncie zaistniała taka sytuacja, tak? I oni powinni być osobą, która poszuka, gdzie się zgubiły niemałe pieniądze, bo w jakiejś tam kwocie 300 tysięcy polskich złotych. A więc uważam troszeczkę, że BitBay po prostu nie najeżdżam tu na giełdę BitBay, bo broń Boże, że tego, tylko mówię, że dla mnie pewne rzeczy powinny zostać klarownie wyjaśnione i wytłumaczone, a nie głupim komunikatem nie wiem, załatwiona sprawa, tak? I odsyłanie na komisariat. Oczywiście pan powinien zgłosić to i to nie ma o czym tu gadać, tak? Ale powiem wam, że teraz zobaczcie sobie, jaka jest ważna rzecz, żeby wybrać odpowiednią giełdę. Moi drodzy, ja miałem taką sytuację tutaj na giełdzie Binance. Z Crypto.com nie wpisałem taga, który czy przy wysyłce moich kryptowalut na Binance nie trafiły na mój portfel, ale do sieci Binance, czyli do giełdy, sieci giełdy. Słuchajcie, co prawda ta cała historia trwała około 3 tygodni. Ciężko mi było z Binance po prostu porozmawiać, bo przez support było pisane, tam jest o wiele, 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 wiele więcej tych zgłoszeń niż na BitBay, moi drodzy, to nawet nie mamy co porównywać do tego. Aczkolwiek później były różne przedstawiane mi propozycje, znaczy propozycje, takie zadania, które miałem udowodnić, że to konto jest moje, moi drodzy, tak? Że te pieniądze, na które ten projekt kryptowalutowy, który wysyłałem na giełdę Binance, był robiony jako moje konto. Musiałem nagrać filmik, jak się loguje, musiałem udostępnić to do Binance, do giełdy Binance, moi drodzy. Wszystko udostępniłem, o co oni mnie poprosili i moi drodzy, pieniądze zostały mi zwrócone na konto. I uważam, że giełda BitBay powinna tak samo zachować się w stosunku do tego pana, który stracił, nie wiem, czy stracił, czy wypłacił, czy ktoś mu ukradł, bo tego jeszcze nikt nie wyjaśnił, ale powinna się tak samo zachować. Powinna tak to wszystko poprowadzić, zweryfikować, udostępnić, nie wiem co jeszcze, bo nie jestem na giełdzie BitBay, bo dawno z niej zrezygnowałem, bo powiedziałem to już kiedyś, jest tam gówniana płynność, jest tam gówniane projekty i jest to gówniana dla mnie i wyłącznie cała techniczna otoczka tej giełdy. Po prostu dla mnie są to ludzie niekompetentni do tego, czym się zajmują.
I tyle. I taki jest mój komentarz. Dlatego powiedziałem, ja wybrałem giełdę Binance, która ma naprawdę ogromny światowy autorytet i ja nie mówię, że tu nie będzie jakiegokolwiek włamania, ukradzenia środków. Następną rzeczą, co chciałbym powiedzieć, to jest trzymanie takich dużych środków na giełdzie. No przecież każdy, powtarza wam, mówi i wiele razy się o tym tutaj na różnych kanałach mówi. Jeżeli macie ogromną ilość zasobów kryptograficznych, jakiejś cyfrowej waluty, no to normalne to, że przelewamy to na portfel. No ludzie, no po co trzymać, jeżeli nie sprzedaję, jeżeli nie mam wystawionej pozycji jakąś dużą kwotę pieniędzy na portfelu. No jest to bezsensowne. Poza tym, jeżeli wystawiam określoną pozycję na określonym walorze kryptograficznym, no to mam to otwarte, czekam na zamknięcie, na otwarcie pozycji, zakup i później decyduję się, co robię dalej. Czy wystawiam następną pozycję od razu na sprzedaż i jest to w transakcjach wpuszczone, czy po prostu zabezpieczam moją pozycję, wycofując ją do portfela. Ja wiem, że każdy przesył z giełdy na portfel kosztuje ogromne pieniądze, no ale nie przy 300 tysiącach. Ludzie, no to nawet jak ja bym miał zapłacić $100 przy 300 tysiącach, no to jest śmieszna kwota, biorąc pod uwagę zabezpieczenie tak ogromnej kwoty pieniędzy. Chciałbym wam uświadomić to, żebyście mieli świadomość tego, że zarządzacie tak naprawdę swoimi pieniędzmi, moi drodzy. I od waszego wyboru, gdzie będziecie to robili, wiele zależy i pokazuje, w jakim stopniu trzeba mieć zaufanie do wielu instytucji. Ja nie mówię, broń Boże, że jakaś giełda jest najlepsza, najfajniejsza i tak dalej, ale to pokazuje po prostu, moi drodzy, jeszcze jedną rzecz, że no może się ugryzę w język, nie powiem tego, o naszej społeczności polskiej, po prostu jak się traktuje po prostu pewne rzeczy tutaj u nas. No niestety jest to tak przedstawiane. Jeżeli ktoś na kogoś hejtuje i mówi, że popełnił błąd, ale nie do końca się wyjaśnia całą sprawę i nie ma się o tym pojęcia, to lepiej o tym nie mówić. Ja mówię tu z perspektywy po prostu działania i funkcjonowania giełdy tylko i wyłącznie, żebyście sobie zdali sprawę z tego, że giełda jest bardzo ważnym i istotnym tutaj filarem w tej naszej inwestycji. Dlatego wybrałem giełdę Binance. Uważam, że środki, które my będziemy tutaj trzymali, które my tutaj mamy, jak na razie te $100 można sobie tutaj po prostu na razie trzymać, a później, jeżeli będziemy mieli naprawdę większą jakąś kwotę pieniędzy, będziemy to przelewali na portfel. No tak niestety to wygląda, moi drodzy. Musimy się liczyć po prostu z pewnymi kosztami i o tym trzeba wiedzieć, o tym trzeba mieć w ogóle pojęcie. Następną, jeszcze ostatnią rzeczą już odnośnie tej giełdy i tej sytuacji. Słuchajcie, miejcie zabezpieczone różnymi, tu giełda Binance, moi drodzy, jeżeli wejdziemy sobie w opcje, zaraz, żeby tutaj wejść do strony głównej, jeżeli tutaj sobie wejdziemy w naszego ludzika na samej górze, to zobaczcie, mamy tutaj bezpieczeństwo. I zobaczcie, ja mam zaznaczone na razie dwa, mam uwierzytelnienie Google Authenticator, zobaczcie, od razu to zaznaczyłem i to też chciałbym wam pokazać, i mam uwierzytelnienie IM e-mail, tak? A ten gościu nie miał tutaj uwierzytelnienia Google zaznaczone. No czy to jest ważne? Tak, jest to ważne. Można mieć jeszcze uwierzytelnienie SMS-em też nam, jeżeli wypłacamy pieniądze, moi drodzy, nie chcemy mieć Google Authenticatora, no to mamy, za każdym razem przychodzi do nas SMS i musimy go wpisać w miejsce, żeby doszło do transakcji. Więc jeżeli giełda nie ma takich podstawowych zabezpieczeń, jak giełda Bitbay miała ten Google Authenticator, bo ja tam kiedyś korzystałem, ale tutaj na przykład jest SMS, no to jeżeli ktoś by nam wypłacał pieniądze, no to musi podać rzeczywiście faktycznie sześciocyfrowy kod, który przychodzi nam na SMS-a. No nie da się tego wypłacić inaczej. No trzeba mieć telefon w ręku, odczytać ten SMS, a poza tym jest jeszcze określone 60 sekund na to, żeby to dokonać. A więc zdajmy sobie sprawę, gdzie uczestniczymy i w czym.
i wybierajmy normalnie sensowne rzeczy. Dlatego ja nie, mój ten projekt nie opiera się na giełdach jakichś tam daleko idących, gdzieś tam, że trzeba się rejestrować, trzeba tam szukać i tak dalej. Prosta giełda jest Binance, powiedziałem wam, i dlatego jest tutaj robimy to, ten projekt. Nie żadne wyszukiwanie po różnych giełdach i cudowanie. Mam zabezpieczone, pokazuję wam to. Zróbcie to też na swoim koncie. W jaki sposób to nas zabezpiecza przed jakimś, można powiedzieć, dziadostwem. Przecież możecie sobie wybrać trzy opcje tutaj jeszcze, żeby potwierdzić daną wypłatę czy dany wysył kryptowalutowej. To nikt tego nikomu nie zabrania i pokazuję wam to, bo na wielu kanałach kryptowalutowych, moi drodzy, mówi się o zakupach kryptowalut, mówi się o tworzeniu jakichś projektów, pokazuje się, jak to się kupuje na Uniswapie, na Srapie, na innych rzeczach, ale nikt nie pokazuje takiej prawdziwej strony giełd, jak to trzeba wszystko i jak to wygląda, a później jak przychodzi właśnie taka sytuacja, to wszyscy chcą być najmądrzejsi na świecie dawać dobre rady, jak to mówią, wujek, dobra rada. Ja pokazuję po prostu wam, jak to wygląda u mnie i mam to zabezpieczone i korzystam po prostu tylko i wyłącznie z tych zabezpieczeń dwóch, jak tutaj mam e-mail i mam uwierzytelnienie autentykatorem. Dobra, przechodząc teraz już do tego, co jest istotne, moi drodzy. Zobaczcie, moje konto nie jest zweryfikowane, tak jak powiedziałem, nie trzeba się tu weryfikować, ale można również to zrobić, żeby tutaj kupować sobie pieniądze. Dobra, przechodzimy do rynków, czyli włączamy sobie na dole tą pozycję rynek. Na górze wpisujemy sobie kryptowalutę, jaka nas interesuje, moi drodzy, czyli to jest VET. Wpisuję sobie, biorę sobie VeChain, ja tam miałem do BUSD chyba. Biorę sobie BUSD, tak, i mam przedstawiony wykres VeChaina. I słuchajcie, moi drodzy, obecna cena VeChaina to jest 0,22666667. Ma teraz spadek na 3,96. Gdybyśmy wzięli sobie 15-minutową tutaj analizę tego waloru, tak, to mamy, że najniższy punkt w tym okresie 15-minutowej świecy mamy, że był na 2,1812. Gdybyśmy cofnęli nasz wykres w lewą stronę, co często jest mi zarzucane, że ja czytam wykres w lewą stronę, to możemy zobaczyć, że również ten walor, ten projekt kryptowalutowy o nazwie VeChain miał swoją świecę 15-minutową zamkniętą z dolnym knotem na opcji 0,2. I ja, moi drodzy, dzisiaj ja bym zaproponował taką opcję, żebyśmy ustawili zlecenie zakupu, bo mamy weekend, zobaczcie, mamy kroczące tutaj żółtą tą linię kroczącą idzie w dół, jak widzicie, i wydaje mi się, że będziemy mieli lekką korektę weekendową na rynku, ja bym nasz zakup ustawił na 0,2. Można by było, gdybyśmy wzięli jednogodzinowe świece, zobaczyć, że 0,2 by było tu najniższym punktem, ale można byłoby też zobaczyć, że pokusić się o zakup na 0,19 jeszcze. Ale ja uważam, że na 0,2, jak zakupimy nasz pierwszy projekt VeChain, będzie to naprawdę dobra cena zakupowa. A więc 0,2 ustawiam na cenę zakupu mojego naszego projektu do portfela. A więc biorę sobie kup. Tak, mam z boku ustawione opcje takie jak limit, tak? Widzę moje konto tutaj, widzicie, mam 95 BUSD i tutaj w tym oto zakupie biorę sobie, klikam i ustawiam sobie 0,2. I teraz łącznie BUSD wpisuję 25 BUSD, tak? Czyli jeżeli po tej cenie otworzy mi się moje zlecenie, czyli kupię sobie VeChain po 0,2, to będę miał 125 sztuk. Biorę kup VET VeChain i otwiera mi się pozycja na zakup. Czyli mam zaznaczoną pozycję na 0,2, 125 sztuk, jeżeli mi się to otworzy.
Słuchajcie, ja powiem wam więcej. Jeżeli wy macie ochotę, możecie ustawić sobie niżej ten pułap, tak? Jeżeli macie ochotę, i nie, żeby nie czekać na korektę, bo myślicie, że rynek nie będzie tak ostro falował i nie zejdzie to na 0,2, to możecie kupić po obecnej cenie, czyli jeżeli weźmiemy tutaj to, co mamy limit, możecie ustawić sobie market, tak? I wtedy kupujecie po cenie rynkowej, tak? Klikacie sobie tutaj cenę rynkową, czyli weźmiemy, że na przykład to chce sprzedać po takiej cenie, czyli po cenie rynkowej, czyli po ostatniej cenie wyliczeń. Zobaczmy, ta cena jest tutaj obecnie na 0,2262 i od razu tutaj wpisujemy ilość po prostu 25 i bierzemy kup i kupujemy po tej cenie, jaka jest obecnie na rynku, czyli teraz jest 22,603. No, ale ja powiedziałem wam, nie ma co się spieszyć, nie ma co się napalać. Możecie na spokojnie sobie ustawić ten projekt po takiej cenie, jaka was interesuje. Ja powiedziałem, moją ceną, jaka mnie interesuje, jest zakup na 0,2. Oczywiście możecie kupić ten projekt, mówię, tak jak mówię wam, w tym przedziale cenowym, czyli na przykład ustawić sobie na 0,21 też również, no bo po prostu zakup odbędzie się szybciej. 25 dolarów, bo tak mniej więcej jest BUSD przeliczany do dolara, 1,1 w stosunku 1,1, nie będzie kolosalną różnicą, jeżeli my kupimy za 0,2 czy za 0,21, tak? To będą jakieś minimalne przy tej kwocie różnice, tak? Nie będzie to aż tak odczuwalne, jeżeli byśmy kupowali za 1000 dolarów, tak? No już wtedy to robi bardzo dużą różnicę przy pierwszym zakupie. Chciałbym również wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Moi drodzy, wiele osób myśli, że ten portfel to jest zakupienie jednego projektu na wiele, wiele, wiele lat. Nie, to nie jest ten projekt, że my kupujemy coś i już jest koniec. Bo jeżeli powiem wam, że VeChain osiągnie, załóżmy ten jednodolarowy próg, to ja uważam, że będzie wtedy czas i okres na to, żeby zrealizować swój zysk i żeby ten zysk po prostu zaczął dalej pracować. Czyli tworzymy portfel, który będzie elastyczny, będzie realizował zyski i będzie z tych zysków kupował następne projekty, moi drodzy. Oczywiście to wszystko będzie się odbywało w fazie głosowania, czy to w fazie głosowania tutaj na kanale YouTube, czy również na zakładce na Discord, na który was serdecznie zapraszam. Tam będziemy dyskutowali. Mało tego, moi drodzy, ja proponuję wam również w jeden dzień w tygodniu, czyli będzie to na przykład niedziela, rozmowy na kanale głosowym, czyli taka, można powiedzieć, konferencja. Będzie ze mną, można sobie porozmawiać na żywo, zadać mi pytanie, będzie można porozmawiać na temat nowych propozycji na poniedziałek, bo w poniedziałek, jak dobrze sobie pamiętacie i przypominam wam, robimy głosowanie na następne 3 projekty do naszego portfela, a więc w niedzielę będziemy mogli zrobić live'a, czyli będziemy mogli porozmawiać na żywo o tym, jakie wy macie propozycje, jak wy to widzicie, jakie wy macie pomysły. Każdy będzie mógł mi zadać pytania o określone stanu faktycznego kryptowalut i nie wiem, będzie chciał się zapytać mnie o coś z mojego życia prywatnego, no nie wiem, o co jeszcze, to będzie do dyspozycji wasz czas, będziecie mogli z niego skorzystać. Chciałbym wam powiedzieć, że jutro chciałbym zrobić takie spotkanie na moim kanale na Discord na żywo, czyli na takiej konferencji głosowej i jeżeli macie ochotę, ja dam znać na kanale Discord, w naszej zakładce krypto emerytura, o której godzinie będziemy mogli dołączyć do tego czatu głosowego i ze sobą porozmawiać. I uważam, że co niedzielę chciałbym robić takie czaty głosowe, żeby wiedzieć, jak moja społeczność aktywnie uczestniczy ze mną, chce ze mną rozmawiać, chce ze mną tworzyć coś,
No i da jakieś propozycje na następne po prostu zakupy, czy na następne nasze projekty, czy co można zmienić w tym projekcie. No to jest, ja wam powiem, ja jestem takim łącznikiem, pośrednikiem, wy jesteście po prostu inwestorami i to przecież każdy z nas inwestuje swoje pieniądze. A więc dzisiaj reasumując to, o czym wam powiedziałem. Słuchajcie, pamiętajcie, jaką giełdę wybieracie. To jest mega istotne, naprawdę. Wybierajmy takie giełdy, które są naprawdę znane, które mają gdzieś autorytet wśród tych wszystkich inwestorów kryptowalutowych, gdzie są te giełdy duże, gdzie mają ogromne płynności, gdzie mają naprawdę duże znaczenie w rynku kryptowalutowym. I naprawdę, jeżeli chcecie robić naprawdę jakieś biznesy, znaczy no, inwestycje, no to proponuję wam, mówię, takie giełdy, które są znaczące tutaj i mają pewne zabezpieczenia, pewne jakieś gwarancje, że jeżeli coś się stanie, to będą reagować i będą zwracać pieniądze. Jeszcze chciałbym wam powiedzieć o giełdzie tutaj Binance. Pamiętam, taki był jeden projekt kryptowalutowy, no nie pamiętam teraz nazwy, ale też zostało na nim zrobione włamanie. Ten projekt był notowany na giełdzie Binance i później Binance, powiem wam, oddał te pieniądze wszystkie, bo ten projekt zrobił tam wszystko to, żeby zwrócić te środki ukradzione wszystkim ludziom po prostu z ich kont. No to powiem wam, że no coś o tym świadczy. Ja nie jestem tutaj, broń Boże, nie mam zapłacone za Binance, żebym ich promował. Po prostu wybrałem giełdę, która mi odpowiada intuicyjnie, która jest po polsku, która no po prostu istnieje już jakiś czas w świecie kryptowalutowym i zobaczcie, no tworzą najróżniejsze rzeczy. No. Ale o tym to będziemy rozmawiać już w następnych odcinkach. Będę wam pokazywał funkcjonalność giełdy Binance. Dzisiaj pokazałem po prostu pierwszy zakup. Tak jak wam tutaj możecie zobaczyć, wejdziemy sobie jeszcze raz na mój portfel. Zobaczcie mój portfel i tutaj mamy taką opcję. Zobaczcie, mamy wpłaty, wypłaty. Zobaczcie, wszystko jest pokazane, kiedy była dokonywana transakcja. Ale jeszcze wam chciałem pokazać jedną rzecz. Już. Rynki. To sobie wpiszemy. O, bet i chciałbym wam pokazać kup. I tutaj zobaczcie, mamy taką, mam tutaj ustawione, widzicie, swoją pozycję i ona czeka sobie na zakup, tak? I chciałbym, żebyście też również na to wszystko zerknęli, zapoznali się. Pewnie dla niektórych jest to absurdalne, śmieszne, że ja pokazuję takie rzeczy, ale no ludzie, człowiek się uczy przez całe życie. Człowiek po prostu no, potrzebuje jakichś bodźcy, jakichś różnych innych rzeczy do tego, żeby zrozumieć swoje błędy. I ten, kto jest nieomylny, dopóki czegoś nie zrobi, tak? Więc pamiętajcie to o tym, żeby zwracać na to wszystko uwagę. Czekamy, zobaczcie, na razie, jak widzicie, na godzinnym mamy zjazd. Tutaj również mamy jakby sygnalizację do korekty. Mam nadzieję, że ta pozycja na 0,2 w czasie weekendu nam się otworzy. Tak jak powiedziałem wam, dołączajcie do mojego Discorda, do kanału, polecajcie go, proszę, dawajcie łapki w górę. To naprawdę idzie w dobrym kierunku, a jutro mam nadzieję, że spotkamy się na czacie głosowym z wszystkimi chętnymi, którzy chcą porozmawiać z rekinem biznesu i zadać mu jakieś pytania. Zapraszam serdecznie wszystkich na Discord, tam będzie uruchomiony ten czat głosowy. A więc uważam, że ruszamy powoli, pozycja jest ustawiona. Jeżeli nam się to nie otworzy w czasie weekendu, to my mamy czas do następnej soboty, moi drodzy, do zakupu następnego projektu, aż nam się to kupi po tej cenie. W międzyczasie będziemy to koordynować, czyli będziemy patrzeć, jak to się wszystko kształtuje, tak? Dziękuję serdecznie za uwagę i pamiętajcie o tym, żeby myśleć to, co robimy. Żeby nie robić tego na pałę, na hura, na już, bo taki właśnie podejście często prowadzi do głupich decyzji, do głupich po prostu strat, do głupich innych rzeczy.
Dziękuję serdecznie za łapki w górę, za komentarze. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Cześć.